Kiedyś Pan Jezus wzywał apostołów do tego, żeby trwali, tak jak winny krzew, tak jak latorość trwa w winnym krzewie. I dzieje apostolskie mówią o tym, że właśnie apostołowie wzięli sobie to zalecenie bardzo do serca. Trwali. To nie było tylko wegetowanie, to nie było tylko od czasu do czasu pojawianie się na spotkaniu modlitewnym. To było trwanie. Po pierwsze w nauce apostołów. Można powiedzieć, że pierwsi uczniowie jakby codziennie wsłuchiwali się w słowa apostołów. Można powiedzieć, mieli takie żywe lekcjo divina, ale równocześnie trwali we wspólnocie. To znaczy byli razem. Byli zwróceni w stronę słońca, które nie zna zachodu, ale byli razem. I równocześnie byli tymi, którzy łamali chleb. To znaczy celebrowali Eucharystię, sakrament budujący Kościół i równocześnie byli tymi, którzy modlili się. Dzieje apostolskie mówią, że istotą tej modlitwy było uwielbianie Boga, uwielbianie Jezusa Chrystusa, uwielbianie Ojca, który posłał swojego Syna, uwielbianie Ojca, który posłał swojego Ducha po to, żeby Pan Bóg przymnażał właśnie uczniom nowych wyznawców Jezusa Chrystusa. I tak właśnie się działo. I tak działał Kościół. A więc uwielbienie jest istotą modlitwy, która powoduje, że rodzą się nowi uczniowie, rodzą się nowi apostołowie.